Jedna rzecz mnie w tym wszystkim niepokoi, to znaczy... Psim obowiązkiem władzy publicznej jest zachowanie porządku publicznego i pilnowanie i równe traktowanie wszystkich uczestników. No to, Otóż to, jeśli, to zapowiada mi pański następca, Jeśli minister, jeśli minister spraw wewnętrznych obecnego rządu, yy, który jest odpowiedzialny za to, żeby był spokój na ulicach, i to jest jego odpowiedzialność, i żeby nie dochodziło do burd, równocześnie oskarża yy, ludzi, którzy korzystają ze swoich konstytucyjnych wolności do manifestowania o przygotowywanie prowokacji o chęć rozlewu krwi i różne inne tego rodzaju rzeczy, no to to jest rzecz nie tylko niezrozumiała, ale prawdę mówiąc, no trochę przerażająca, ponieważ nikt nie, nie wymaga od ministra spraw wewnętrznych, żeby oceniał manifestantów, tylko ma przypilnować porządku. To jest jego obowiązek. A wygląda to tak, jakby pan minister mm, Błaszczak y, się asekurował na wypadek, gdyby sobie nie poradził z tym wydarzeniem, czy podległemu służby i od razu mówił, że jeśli coś się będzie działo, to nie będzie nasza wina, tylko tych złych opozycjonistów. No, to są, prawdę mówiąc, standardy jak z Erdogana, a nie z państwa europejskiego i mam nadzieję, że to był incydentalna wypowiedź pana ministra. Że to się po prostu nie powtórzy, i mam nadzieję, że policja sobie poradzi z całym wyzwaniem, bo to oczywiście wielkie wyzwanie organizacyjne. Trzymam kciuki za policjantów, żeby wszystko poszło bezpiecznie i spokojnie. Minister Błaszczak zapowiada, nie wykorzystamy policji do celów politycznych. No to ważna deklaracja. Tak, no mi, m, mamy tym samym m, teraz okazję m, sprawdzać to w praktyce w najbliższych e, e, dniach, miesiącach i latach. E, z tym, że m, panie redaktorze, c, co to jest za pomysł, żeby e, trzeba było publicznie mówić, że policja, która jest częścią państwa nie zostanie wykorzystana przeciwko, jak się e, należy domyśleć, przeciwnikom politycznym. No, wniosek znaczy, z tego, że zachodzi taka obawa. No, no dokładnie. <grym> znaczy, to to, to trochę kuriozalne oświadczenie. To jest tak, jak państwo polskie nie będzie biło swoich obywateli. No, albo no, nie, nie rozumiem tej deklaracji. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM FM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.